Halo, witam serdecznie w 207 już odcinku z serii Genshin Impact. No i w dzisiejszym materiale zwiedzimy sobie zupełnie nową krainę po raz kolejny, czyli tak zwane Chenyu Vale. No w sumie dwa odcinki temu zwiedzałem rzeczywiście tak ogólnikowo jakieś pojedyncze najważniejsze punkty, ale zostało mi kilka ważnych kwestii. Na przykład jakieś chyba dodatkowe miasteczko oraz mam jeszcze walkę z bossem. Na czym bym się jeszcze skupił, ale pytanie, jak się do niej dostać? Tak, czyli mniej więcej idę w dobrym kierunku. Czy to by było jakoś w podziemiach, pod wodą? No tak rzeczywiście przed chwilą wyglądało. Myślę, że walka z bossem może być w sumie całkiem ciekawa. Więc zobaczymy, jak się prezentuje sama droga do bossa. Chwila, moment. Są jakieś podziemne tereny? Jaskinie ogromne, czy ja dobrze widzę? Zazwyczaj to już był poziom wody, jeżeli dobrze pamiętam. O nie! Nie wiem, jak się w ogóle steruje, nie zwracałem uwagi. Dobra, zaraz się wychylujemy. No patrzcie na to, jestem w sumie całkiem blisko już wody. Na poziomie wody jesteśmy. A tu można jeszcze niżej chyba zlecieć z tego, co widzę. No i rzeczywiście, proszę bardzo, mamy bossa. Czyli to w jakichś jaskiniach z tego, co widać. Dobra, w takim razie na sam początek epicka walka, zobaczmy. Solitary słoni, tak zwane. Jakiś lew przerażający, czy jak go w sumie nazwać, nie mam zielonego pojęcia. Czy to są ludowe skille? Czy on potrafi w ogóle wykonywać? Nie, to wodne ataki. Hydro, czy tam aqua. No, mogę go nawet zamrozić, to jest super efektywne. No, fajna sprawa. Akurat z wody jest przede wszystkim złożony. No, w sumie do tej pory nie ma jakichś super specjalnych ataków, muszę przyznać. Stoi w miejscu przede wszystkim tyle. Więc raczej XP nie może całkiem szybko wyjść i po raz kolejny go zamrażamy, co go całkowicie stunuje. Dobra, to będzie trochę szybsza walka, jedna z najszybszych do tej pory. Prawie już nie żyje. No i proszę bardzo, tym oto sposobem mamy zupełnie nowe materiały. Więc tak się prezentuje walka z bossem. No, bez wątpienia jedna z najciekawszych nowości, jeżeli chodzi o nowy update, czyli to już mamy sprawdzone. I gdzie jeszcze warto by było się może udawać? Może tędy? Teleportacja po raz kolejny? Jeszcze mieliśmy jakieś save'y z tego, co widzę. To bym zobaczył i w sumie jestem bardziej zainteresowany, co by się stało, jeżeli bym dalej jeszcze na wprost się przedostał. Jeżeli zobaczycie na mapę, teren jest na ciemno zaznaczony, jakaś mgła wojny dalej obowiązuje. Więc nie wiem, czy to jakaś tajemnica, może w przyszłości dopiero odblokujemy? No na wprost nic absolutnie nie widać. Nie, zaraz zobaczymy. A w każdym razie mamy save'a jakoś. To tędy, okej. Okay. No to może ta mgła jakkolwiek blokuje bez przerwy. Nie wiem, czy się dalej jakoś przedostanę. Coś tam w sumie widzę na wprost. To jakieś pojedyncze wyspy. Nie wiem, czy to dobrze rozgrywam. Zaraz zobaczymy.
Nie, to jakieś mechanizmy Anemo bym musiał chyba posiadać dopiero wtedy. W takim razie party setup, może sobie kogoś wymienię. W ramach eksploracji tego, powiedzmy. Co się wydarzy, jeżeli bym użył umiejętność? O to jakiekolwiek znaczenie? Nie, nic się w ogóle nie dzieje, to nie ma znaczenia raczej. No dobra, w każdym razie w którą stronę mamy dalsze przejście? Ten na wprost, dobrze patrzę, a tak? Dobra, postarajmy się pobiec, o tak. Nie, źle, halo, halo. Dobra, doładujemy sobie staminę i wyruszamy. I co jest? Nie potrafię już... Jak to się w ogóle robiło? I powinienem po wodzie jeszcze podróżować, rzeczywiście. Nie, nie starczy mi w ogóle... stamina. No to jest dziwna sprawa, nie mogę jednak przejść, się okazuje. Czyli twórcy mi zabraniają. No ale w sumie granica jest chyba trochę dalej, jeszcze nie rozumiem dokładnie misji. No dobra, to nie, może jakoś w przyszłości zobaczymy. Może w patchu późniejszym i dopiero wtedy coś mi twórcy zezwolą zrobić, dobra. Czyli pójdźmy na dalszą eksplorację, jakieś kolejne punkty. Na wprost na przykład. No i zobaczymy sobie jeszcze, jak się kraina prezentuje. Dobra, w każdym razie, gdzie mamy save'a? On jest wyżej, niżej, nie wiem. Niżej o wiele, okej, czyli warto by było spaść. Gdzie się to znajduje? No, proszę bardzo, jest. Jeszcze za pomocą te możemy się przyciągać. O. Też powoli dostajemy jakieś nowe mechanizmy. Ej, halo, halo. Nie, chciałbym jeszcze tutaj wlecieć, dał radę z wody? Nie, nie ma opcji nawet. W takim razie jakby jeszcze dalej przejść, a może tędy? Tak będę skakał w sumie w dzisiejszym odcinku bardziej. Poboczna eksploracja. A może coś znajdziemy rzeczywiście wartościowego. Na przykład mamy jeszcze jakąś inną wioskę, której do tej pory jeszcze nie badałem. No to jakieś misje rzeczywiście są też poboczne, ale to bez żadnej fabuły. Nawet bez żadnych podkładów dźwiękowych, więc to już raczej nie będę skupiał. Koleś tam produkuje jakieś zioło, czy nie wiadomo co. Informacja o Sujin, tam chyba z nią rozmawialiśmy ostatnio. Może spróbujemy zapalić. Ta, to kolejne misje poboczne, no ale... Ja to jeszcze nie będę skupiał. Ale jeżeli chodzi o zwiedzanie, warto by było zobaczyć. Proszę bardzo, jakie widoki wspaniałe. A to zdjęcie to nie o tej porze dnia chyba. W nocy żeśmy sprawdzili. Ta, to dopiero w przyszłości będą jakieś misje pewnie... fabularne. W kolejnych patchach 4.5 może zobaczymy. Dobra, co my tu mamy? Kolejny save. No, kraina rzeczywiście magiczna. Muzyka również pasuje. A to co mamy na górze? To są te gwiazdy najnowsze do zbierania? Tym razem na niebiesko zaznaczone. Ej, co jest? Jak się wspinam? Spirit Carp.
Trochę te najnowsze gwiazdki, które potem możemy wykorzystywać w głównych statuach, żeby jakiś klucz odblokowywać. No, znowu jakaś kontynuacja fabuły z ziołem. A to już nie będę wchodził w szczegóły. Chciałem przede wszystkim pozwiedzać, jak się nowa kraina prezentuje. Chyba herbatę wytwarzają, by jakieś dodatkowe informacje. Iście herbatę. To z kolei jakieś świeże. A w sumie nawet był jakiś ten posąg w kształcie czajnika, to jest kraina herbaty. Przede wszystkim ze zbiorów jakoś się utrzymują zapewne. Może jeszcze będzie misja od tego gaming w sumie. Tam był taki nowy bohater, ale do tej pory tylko jest grywalny. A nie wiadomo, kim on w ogóle jest. Tylko, że został dodany, ale nie wiadomo, jaką pełni funkcję w społeczeństwie. To z kolei co widzę. T-Works. Dobra, to może wejść do środka na przykład. Rzeczywiście, jakaś fabryka herbaty, come on. O, patrzcie na to. Podepczemy im wszystko, tak jest. Co jest, nie mam wstępu na to, nie mogę podeptać wam? Kurde, krzyczy na mnie koleś. Dobra. Źle się zachowuję, w takim razie inaczej, po prostu wam wszystko ukradnę. No, to już mogę robić, dobra. Proszę bardzo, jaki harmider wykonuję. Jestem degustatorem, po prostu próbuję sobie wszystkiego i tyle. Albo zwiększę jeszcze wam temperaturę. No dobra, interesująca lokacja. Czyli pewnie tu, w tym miejscu jest herbata wytwarzana na całej krainy, zająć życie. Możemy sobie proces sprawdzić rzeczywiście. No jeszcze do kotła im wskoczę, do obrady. Ja nie ma opcji. Chyba, że w sumie od tym kolesiem, patrzcie na to. Poznam ich tej techniki pradawne. Ja nie mogę już wejść wyżej. Niestety. Dobra, to sobie pozwiedzaliśmy, chodźmy dalej. Zabrałem wszystkie próbki herbaty i tyle. A więc, może warto było jeszcze na główną górę jakkolwiek wskoczyć i przy okazji wszystkie teleporty odblokować. A, pójdziemy sobie główną ścieżką. Nie, to wzorowane przede wszystkim jakimiś Chinami, takie krajobrazy bardzo podobne. Również zajęcia mają takie same. Czy tam z Tybetu, może bardziej, nie wiem. Dzielnice. Słyszę jakieś charakterystyczne lokacje na przestrzeni nowej krainy, no mamy niby ruiny całkiem wielkie. Chyba tyle. Są jeszcze jakieś dodatkowe, ale aż tak nie będę wchodził w szczegóły. To by trochę zajęło. Dobra, co my tu mamy?
O, właśnie herbatę jakąś degustują. No i mamy save'a. Właśnie się przyda z pewnością tak u górę, żeby zacieć. Ej, ja w ogóle w złym kierunku poszedłem. Myślałem, że w tą stronę idę. To trochę tak nie ogarnąłem. Dobra, czyli zmiana planów. Idziemy w stronę góry. Nie patrzę na mapę, tylko na krajobraz przede mną i wydawało mi się, że w tym kierunku muszę się udawać. Jakaś kolejna ogromna góra. Ale w sumie nie widzę jakichś specjalnych lokacji koło niej. To z kolei. Może to obradę jakoś podpalić? O co tu w ogóle chodzi? Nie wiem, zabrałem coś. A dalej już nie wiem, czy otwórcy by ode mnie wymagali. Podpalamy jakieś kolejne. Nie, nie da rady. Z kolei? Jakieś wilki przerażające? New Entry. Pierwszy raz widzę podobnego właśnie. Dosyć podobny do tego bossa, co się niedawno pojedynkowałem dzisiaj. Tylko, że mniejszych rozmiarów. Jeszcze przy okazji party setup muszę zmienić CS. Nie mogę w trakcie walki? Już nie mam walki. Nie, wolę jednak mieć nawie. Już mam ją wymaksowaną. A gdzie my się, kurde, znajdujemy? Jakieś pradawne ruiny, nie wiem. Czy to jest jakiś na wprost dungeon ważny? Nie wiem, ciężko stwierdzić w sumie. Tak jakby rzeczywiście można było się dostać do środka, ale na razie nie wiem jeszcze jak. Może to jakaś łamigłówka, nie wiem. Albo misja główna z przyszłości. No, może to obradę jakoś odblokować, ale czy ja wiem, czy będę to odblokowywał teraz? Zapukajmy. Ten nam coś może powie. Też szuka wejścia do środka. Musimy poczekać. Jakiś inny samuraj przyszedł, czy on nam coś powie? Tak jest, chcę się dostać do środka. Skarby mamy w środku morza. Jakieś pułapki czy co? Czyli potrzebuję pewnie jakichś składników, czegoś, żeby się dostać, nie wiem. Flow. Znaczy, bym musiał pójść za tamtym kolesiem i dopiero wtedy coś bym odblokował. A to nie wiem. Może kiedyś. Chyba nie jest to aż takie super ważne. No, jeżeli nie wiecie, jeżeli oglądacie mnie po raz pierwszy. No to takie kwestie bardziej poboczne bez fabuły, to ja bardzo ogólnikowo jednak przedstawiam, żeby wygrać grę na 100%, to bym nie wiem ile musiał rozgrywać, więc wolę jednak bardziej powoli. Główna fabuła jest przede wszystkim najbardziej interesująca moim zdaniem, więc tak właśnie wolę podchodzić. Dobra, w każdym razie co z tym save'em?
Podobno jakiś się znajduje w okolicy, ale do tej pory niczego nie widzę. Może właśnie będzie w tym dungeonie całym. Tędy? A nie, proszę bardzo, mam jednak. Czy kolejny safe odblokowany i w sumie nie wiem, gdzie jeszcze dalej. Jakoś tędy przejdziemy zaraz. Może tam się muszę dostać. Dobra, próbujemy. Akurat mamy wiry powietrza, który mnie poniesie dalej. No w sumie warto jeszcze by było pójść właśnie na wprost. Może będzie jakiś widok na nową krainę na północ? Na Sznezdaje, na Natlan? Właśnie wiadomo, że kolejna kraina jaka ma być w historii to Natlan. Z kolei będzie kraina wojny, kraina ognia. A to pewnie za jakiś dłuższy okres. Dobra, save'a mamy u góry, okej, okay, warto by było się dostać, ale... O, tam się przyciągnę? O, proszę bardzo, to się rozumie. Nie, nie tak daleko! Dobra, jeszcze do góry, zobaczmy. Mamy jakąś altankę dosyć interesującą. Co ona nam zagwarantuje? Jakiś łuk triumfalny, nie wiem. Chwila, moment. A nie, myślę, że jeżeli tylko przejdę przez tą... przez ten łuk, to widzę. Better than nothing. Tu jeszcze podpalmy. Nie da rady. I zapałki. Nie, nie ma to znaczenia. Tak, czyli to już jest kraniec w zasadzie krainy. Może z samej góry jeszcze zobaczymy coś wartościowego, interesującego. No, na północ wiele nie widać. Są jakieś krajobrazy bardzo proste w zasadzie. Nie ma żadnego zwiastu na nowej lokacji. Więc nie wiadomo, którędy będzie dalej fabuła cisnęła. Gdyby była jakaś mroźna kraina na północy, to by było w miarę interesujące. A ten... A, to znowu jakiś tam anemo. Wow, wow, co ja w ogóle zrobiłem? Jakieś skoki niesamowite. Co, jakiś challenge? No, muszę w coś strzelić, że jak? O co w ogóle chodzi? Dobra, abandon, nie mam pojęcia co... na czym polega misja. No trudno. Dobra, co jeszcze warto było zwiedzić? Tam na wprost to chyba jeszcze monster widzę jakoś. Albo jeszcze dalej. No właśnie. No to już zaraz wychodzę poza mapę, nic interesującego. Dobra, jeszcze na koniec. Zobaczmy sobie... save'y. Może się przydadzą. Tak, poza mapą kraina wygląda bardzo prosto. Proste tereny do zwiedzania. Dobra, i gdzie mamy save'a? Jakoś niżej, tędy, o. Następny jeszcze jest na wprost i będzie w zasadzie po robocie. No, dosyć się też kolorystyka zmieniła przy okazji. Więcej zielonego niż zazwyczaj.
Jeszcze na górę warto było podejść z tego, co widać. O, co ja widzę? Mogę strzelać. Dlatego to ja nie rozumiem, szczerze mówiąc. Dobra, pora wyskoczyć. Dobra, w zasadzie ostatni safe room, który, znaczy safe room, safe, które myślę, że warto było pokazać. Są już jakieś dodatkowe z tej oto strony, ale nie wiem, nie wydaje mi się, żeby było jeszcze coś super wartościowego w wolnej chwili, to jeszcze zwiedzę. Dobra, więc w sumie to było na ten dzisiejszy odcinek, bardziej szybka eksploracja. Zawalczyliśmy sobie z bossem, zwiedziliśmy lokacje. Więc w sumie najważniejsze nowości z patcha 4.4 zostały przedstawione. Patrząc po kolei, nowe postacie zobaczyłem, misję wygrałem, krainę sprawdziłem, bossa załatwiłem. Więc to było na tyle. Więc spodziewajcie się, że no teraz zaprzestanę serii z Genshina, jak będzie właśnie ten update 4.5, czy tam jakieś inne nowości, to dopiero wtedy za jakiś tam miesiąc pewnie nagram kolejne odcinki, więc jeżeli was to interesuje, to polecam zostawić lajka, suba, dzwonka po kolejne codziennie wychodzące odcinki z przeróżnych gier wideo. No i w sumie tyle, ja się z wami żegnam, do jutra.